No właśnie, wokół tych straży gminnych, miejskich narosło mnóstwo kompetencji, mnóstwo kontrowersji. Kontrowersji. Po co im te kompetencje do mierzenia prędkości, skoro mamy właśnie GITD, mamy policję i czy w ogóle nie lepiej, żeby taki ewentualny system był w rękach jednej instytucji? Po co to rozdrobnienie? Moim zdaniem jest to nadużycie, nadużycie ustawowe pewne. Ustawodawca chyba nie przewidywał, że straże gminne zaczną rodzić się jak grzyby po deszczu i miejskie, po to tylko, żeby żyć z fotoradarów i po to tylko, żeby z tych fotoradarów dawać wpływy gmin. Generalnie fotoradar powinien być takim urządzeniem wyjątkowym. Tam, gdzie jest bardzo trudno funkcjonariuszowi być cały czas na patrolu, a w miejscu, które jest, no, posiada wysoki wskaźnik zagrożenia, prawda, wysoki wskaźnik wypadkowości. Okazało się, że straże gminne, czy tam gminy, bardzo szybko się zorientowały, że te fotoradary to jest niesamowity zastrzyk do budżetu. Ja powiem tylko tyle, że taka straż miejska w Karlinie wystawia rocznie mandatów na ponad 4 miliony złotych. Co śmieszniejsze, innych mandatów nie wystawia w ogóle. Wystawia za 300, za kilkaset złotych przez cały rok. Więc tak naprawdę niczym innym się nie zajmuje. Nie podejmują zupełnie żadnych innych interwencji. Czyli mamy do czynienia z maszynką do robienia pieniędzy. Dlaczego te straże gminne mają takie kompetencje, to ja nie wiem. Według mnie to jest typowy bubel prawny, błąd ustawodawcy. I z tego, co wiem, już teraz się myśli o tym, żeby te kompetencje strażom gminnym i miejskim zabrać. A gdzie trafiają pieniądze z mandatów od tych różnych służb? Bo podejrzewam, że to nie jest jedno miejsce, tylko to ten strumyczek pieniędzy zasila różne miejsca. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo o ile mandaty nakładane przez policję trafiają do budżetu państwa i nie mają wprost żadnego przełożenia na sytuację finansową policjantów czy samej policji, o ile mandaty głównego inspektora transportu drogowego trafiają do głównego inspektora transportu drogowego, a więc także do budżetu państwa i z tym, że oczywiście tutaj już mają wpływ na kondycję finansową głównego inspektora tego całego urzędu, o tyle mandaty nakładane przez Straż Miejską i Straż Gminną trafiają do budżetu gminy. I bardzo często jest tak, że jest zabudżetowana jakby prognoza, ile tych pieniędzy będzie w przyszłym roku z tych fotoradarów. I do tej prognozy jest ustalane na przykład zatrudnienie w strażach gminnych czy miejskich, które mają się tym zajmować. Więc strażnicy gminni i miejscy są bezpośrednio zainteresowani, żeby tych mandatów, tych kar było jak najwięcej i tak jak powiedziałem na początku, dużo mniej ich interesuje natomiast, żeby ukarać sprawcę. Jeżeli nie ukarają sprawcy, no to ukarają właściciela samochodu, jeżeli nie właściciela samochodu, to świadka, który nie dojedzie na wezwanie karą porządkową, czyli chodzi o to, żeby te pieniądze w jakiś tam sposób popłynęły, a już od kogo, to ich za bardzo nie interesuje.